Prosto, ja mam pytanie odnośnie punktu, który nazywa się spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego panem Bogdanem Grójewskim. Jakie były wyniki rozmów w związku z sprawą utworzenia szkoły publicznej drugiego stopnia w Łodzi? Odnosząc się do pytania pani przewodniczącej, proszę państwa, faktycznie udało się doprowadzić do bezpośredniego spotkania z panem ministrem Grójewskim. W spotkaniu tym, ono miało miejsce w środę, tak, w spotkaniu tym oprócz mnie brał udział pan dyrektor Krzysztof Krawczyk, dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Spotkanie zostało zorganizowane z udziałem i tak naprawdę na skutek zaangażowania kilkoro posłów nieobecny tak naprawdę był jedynie pan poseł Lasota z Krakowa, natomiast pan poseł Jerzy Fedorowicz, jako sobie dobrze przypominam, wiceprzewodniczący Komisji Kultury, pani posłanka Urszula Augustyn i pani posłanka Elżbieta Hinger. W trakcie dyskusji w gabinecie pana ministra udało się uzyskać taką informację od pana ministra, że on osobiście również po wysłuchaniu tych naszych argumentów związanych z lokalizacją sieci szkół muzycznych pierwszego stopnia, z siecią komunikacyjną, z liczbą deklarowanych osób, bo przeprowadziliśmy, przypomnę państwu, na poziomie samorządów taką ankietyzację wśród uczniów wychodzących, roczników teraz ze szkół muzycznych pierwszego stopnia, ile z tych uczniów byłoby zainteresowanych kontynuacją swojego kształcenia muzycznego w szkole muzycznej drugiego stopnia i czy jest dla nich i w jakim zakresie barierą logistyka, komunikacja, dojazd. No to bardzo łatwo sobie wyobrazić, proszę wybaczyć, że posłużę się też tym przykładem, który pan w rozmowie z panem ministrem, że na przykład dla osoby dojeżdżającej ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Żegocinie bariera komunikacyjna może być barierą rozstrzygającą. Jeżeli powiemy tak, że dzisiaj dojazd samochodem z Żegociny do Bochni i w Bochni przesiadka i dojazd do Krakowa do szkoły muzycznej drugiego stopnia, to zakładając, że wszystkie połączenia komunikacyjne spinają się na styk. Albo ktoś ma prywatne auto i tym prywatnym autem to dziecko dowodzi codziennie do kolei, do dworca kolejowego PKP w Bochni. To macie państwo 30 minut jazdy z Żegociny do Bochni, potem około 30-40 minut po modernizacji linii kolejowej dojazd do Krakowa i to zakładamy czas minimalny związany z tym, że dojeżdża się, przesiada się i jedzie się dalej. Czyli macie państwo minimum godzinę w jedną stronę, minimum godzinę w drugą stronę. Zakładamy, że to są środki komunikacji masowej, patrz na przykład bus, patrz autobus, patrz PKP. Nie zawsze to będzie ze sobą skonfigurowane. W związku z tym można powiedzieć, że w jedną stronę co najmniej półtorej godziny do dwóch godzin i z powrotem identyczna sytuacja. Dla dziecka, które przypomnę, no nie ma jakichś, nie wiem, 18 lat, tylko to jest dziecko, tak naprawdę szkoła muzyczna drugiego stopnia to jest szkoła tak naprawdę średnia. Czyli mówimy o kilkunastoletnim chłopcu lub dziewczynce. I myślę, że ta obawa, która została wyartykułowana podczas tego spotkania również z panem ministrem, że to może być bariera związana z kształceniem właśnie naszej dzieci młodzieży plus liczba szkół muzycznych pierwszego stopnia, bo mamy w Drwini, mamy w Żegocinie, mamy w Łapanowie, patrz Sobolów, mamy w Trzcianie i mamy w Bochni, przecież państwową szkołę muzyczną drugiego stopnia. Pan minister po zapoznaniu się z tymi wszystkimi argumentami, również z tą ankietyzacją, potwierdził swoją życzliwość dla tego projektu, posunął się nawet do takiego sformułowania, że wynik tej rozmowy absolutnie zleci sfinalizowanie prac związanych z opracowaniem statutu. I myślę, że mogę się posłużyć taką formułą użytą podczas tego spotkania z udziałem pana ministra, że powiedział, że do czasu swojego urlopu jego podpis pod statutem się znajdzie. Urlop jest związany z tym, że pan minister kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Dwa tygodnie urlopu bierze. No moje pytanie naturalne było, kiedy pan minister się wybiera na urlop, powiedział, że 7 maja. Więc proszę państwa, spodziewamy się, że ta decyzja zostanie potwierdzona podpisem pana ministra tak naprawdę w ciągu najbliższego tygodnia, półtorej tygodnia. Posłowie uczestniczący w tym spotkaniu przyjęli na siebie ciężar związany z tym, żeby upewnić nas jako mieszkańców Polski w tym, że mamy słownego ministra. To myślę, że dość kompleksowa odpowiedź na pytanie pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Mam też pytanie, czy w kontekście, jak rozumiem, bardziej takich realnych prognoz, że uda się to przedsięwzięcie sfinalizować, chciałem zapytać, czy mamy koncepcję na miejsce na szkołę, jaką mamy koncepcję? Budynek urodowy, czy tak? Panie, więc koncepcja tak naprawdę, która jest najbliższa panu dyrektorowi Krawczykowi, on mówi to ze względów pewnej logistyki związanej z przemieszczaniem się ucznia,
podczas zajęć lekcyjnych, również z przemieszczaniem się kadry edukacyjnej, bo mówimy o tym, że szkoła muzyczna pierwszego stopnia zostanie przekształcona w szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. W całości oczywiście finansowaną i zabezpieczoną przez środki z Ministerstwa Kultury. Pan dyrektor jest absolutnie tutaj zwolennikiem. No pytanie, co na to pan burmistrz, żeby ten proces edukacyjny odbywał się w tak zwanym, no byłym budynku medyka przy plantach, to wydaje się być najbardziej racjonalne i bliskie. Miałem okazję w tym temacie niedawno, bo tak naprawdę sobie dobrze przypominam wczoraj rozmawiać z panem radnym miejskim Kortą, Adamem, i pan radny wyraził taką swoją wiedzę związaną z tym budynkiem, że prawdopodobnie budynek jest w jednej części zajęty na straż miejską, a w drugiej części udostępniony organizacjom pozarządowym. Nie jest trudno oczywiście dla pana burmistrza podejmować decyzję, ale to jest, ta lokalizacja jest najbliższa, że tak powiem, zainteresowaniu pana dyrektora Krawczyka.